Zabitych dużo. Żołnierz opowiada żonie o stratach w jednostce i o kontuzji. W ogóle łączność jest z tobą chujowa, dlatego że kurwa wszystkie wieże, ja pierdolę, rozjebali. Co zrobili? Wieże przepierdolili z chochłami, walczyliśmy, wszystkie wieże rozpierdoliliśmy, rozpierdolili kamery, rozpierdolili kolumny, spalili. Kurwa mać, ty przynajmniej jesteś żywy, nic ranny nie jesteś? Ten, dostałem kontuzję, teraz w ogóle do Rosji wracam. Jak na razie nie wiem, powiem ci co i jak, no tam po prostu pizdziec, masakra, lewe ucho odmówiło, absolutna dupa. U nas z kompanii 10 osób zostało. Ja pierdolę, kurwa, pizdziec. Tak, było 107 osób, a zostało 10. 4 z nich wyjechało, zostało nas 6. I z pierwszego plutonu zostałem ja. W pierwszym plutonie było 22 osoby, ja sam zostałem. Tam ofensywa za niedługo będzie, dlatego ja na pewno pójdę, dlatego tam trzymaj się. A gdzie znajdujecie się? Miasto Izium, miasto Izium. Dawaj, braciszku, trzymaj się tam, uważaj, nie umieraj tam. Nie umieraj tam przedwcześnie. Przedwcześnie przed czym? Przedwcześnie, zanim przejedziesz do miasta. Wątpię w to. Nichuja tu nas nie zostało, dlatego nie wiadomo, czy wrócimy. I bardzo, bardzo cię kocham. Pozdrów tam wszystkich. Dawaj, ty mi to powiesz, jak przyjedziesz. Wątpię w to, prawdopodobnie już nie przyjadę. Jeszcze nie przyjedziesz, Dimka, to źle ci będzie. Rozumiesz, tutaj dwa dni temu była ofensywa, 752 dokonywała ofensywy na Okropów i 25 osób po prostu poległo. 25 kurwa chłopaków zginęło na chuj, po prostu 25 zginęło, wszyscy 200, wyciągaliśmy absolutny farsz, dupa. To, co ci mówią w wiadomościach, nie wiesz, to jest absolutna dupa, dużo zabitych, rozpierdolonych czołgów, w chuj wszystkiego, po prostu jesteśmy w absolutnej dupie, po prostu dupa jebana, poważnie ci mówię.